Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Akademii Psychobiologii Zdrowia. Piękny dzień dobry wszystkim na drugim spotkaniu z psychobiologią zdrowia i nową świadomością. Witam serdecznie wszystkie osoby, które zainteresowane są wpływem myśli i emocji na stan naszego zdrowia i dobrobytu. Przed nami ufam, że kolejny inspirujący wykład i kolejne spotkanie. A moją intencją jest, aby te nasze spotkania służyły jak największej grupie osób. Więc będzie mi miło, jeśli przyjmiesz prezent, który dla ciebie przygotowałam, no i zobaczysz, jak on tobie zaprocentuje. Pamiętajmy zawsze, że inwestycja w czas dla siebie to jest największa i najlepsza inwestycja. A jeśli jesteś po raz pierwszy gościem, to serdecznie zapraszam ciebie do odsłuchania wczorajszego webinaru oraz do zapisania się na całą serię webinarów. Link znajdziesz w opisie do dzisiejszego spotkania. Wczorajszy temat powstał w odpowiedzi na pytania o sens życia, w odpowiedzi na pytania o poczucie spełnienia, o nasze pasje. Mówiłam o drodze do pasji, mówiłam również o wyborach naszej duszy i o stanie błogosławieństwa. Dzisiejszy temat jest konsekwencją i kontynuacją, ponieważ zdrowie lub jego brak wiąże się z naszym stanem psychicznym, z naszym stanem emocjonalnym, no i z tym wszystkim, czego my doświadczamy, a nasze doświadczenie manifestują emocje, więc będzie również temat emocji. Dziś mamy drugi super dzień po to, aby podjąć decyzję o rozwoju. Mamy wciąż taki super czas na zmianę naszego kierunku, a tak naprawdę na wybór tego kierunku, który byłby zgodny z tym, aby szanować siebie, doceniać siebie, no i odkryć to, co jest w życiu naszą pasją. Dziś mamy również pierwszy trygon. Jest to jeden z najlepszych dni księżycowych, właśnie dlatego, że możliwe jest urzeczywistnienie Twoich planów z poprzednich dni. Te wszystkie przemyślane działania mają też szansę na pomoc wyższego ja. Rośnie także poziom naszej energii życiowej. Oczywiście mamy również już przejście z archetypu lwa do archetypu panny. Dzień w wibracji bardzo mnie bliskiej, czyli w osiemnastce, idealnie odpowiada emocjom, ponieważ emocje to temat zdrowia, ale nie tylko, ponieważ w emocji odkrywamy dużo głębsze pokłady, które mieszczą się w archetypie księżyca. Więc nie byłabym sobą, gdybym troszkę nie wplotła tych tematów, nawet podczas tego typu spotkań, czyli tematów księżycowych. Jeżeli mówię o osiemnastce, o archetypie wibracji 18, to oczywiście będzie to temat nie tylko głębi, nie tylko emocji, nie tylko tego, co jest taką naszą ciemną stroną, taką stroną, która doświadcza lęku lub jest po prostu mocno schowana, ponieważ jest to również temat przebudzenia duchowego i przebudzenia zmysłu. Więc wibracja archetypu księżyca w tej liczbie 18 no, jest mocną wibracją i tak naprawdę uczy nas życia w nowej przestrzeni. Ja czasami mówię, że uczy nas życia w takiej przestrzeni, co do której my nie mamy jakby punktów odniesienia, czyli nie ma precedensu. Nie ma takiego doświadczenia, nie mamy takiego doświadczenia w pamięci. Ten archetyp w tej wibracji skłania nas do porzucenia starych wzorców, również takich wzorców separacji. Jest to moment często destabilizacji, właśnie wibracji osiemnastki. W tym momencie archetyp ten ukazuje nam też trudność patrzenia twarzą w twarz na siebie. Ale końcem niedoskonałości jest to stanięcie właśnie twarzą w twarz ze sobą. Więc z drugiej strony, kiedy cały czas mamy okres zaćmień i mamy również ten moment retrogradacji Merkurego, to myślę sobie, że właśnie to jest dobry moment, tak? Ponieważ wyłania się ta karta sprawdzam. Więc kiedy jesteśmy poddawani sprawdzeniu, weryfikacji, no to oczywiście, że to jest moment, kiedy stajemy twarzą w twarz ze sobą.
Stwórca powiedział kiedyś do osiemnastki: stworzyłem cię niedoskonałą, abyś mogła się odrodzić. Nadejdzie czas, kiedy zostaniesz odcięta, postawię cię twarzą w twarz, ale stanie się to dopiero w czasie ostatecznego wyzwolenia. Czyli mamy tutaj temat wyzwolenia, który jest tematem przebudzenia. I tę obietnicę, staniecie twarzą w twarz z tym, co jest trudne, to jest często właśnie staniecie z lękami, z tym wszystkim, co jest ukryte, z tym wszystkim, co jest w jakiś sposób w podświadomości, co nie wybiło się jeszcze do świadomości. I nic tego oczywiście lepiej nie pokazuje niż właśnie archetypowa liczba księżyca. Osiemnastka też symbolizuje zmianę cyklu, symbolizuje przemianę, transformację, której można dokonać poprzez taki proces symbolicznego rozstania się, który prowadzi nas do wyższej duchowej ewolucji, czyli po prostu pozostawienia starego. Więc wibracje nas pięknie wspierają wtedy, kiedy potrafimy to dostrzec. Osiemnastka jest też rodzajem kotwicy, która wzmacnia stabilność podczas różnych zawirowań, tak? I powiemy podczas takich zawirowań na głębokich wodach. Bo archetyp księżyca można nazwać taką głęboką wodą, nie tylko bramą, którą przechodzimy podczas ogromnych ciemności. I jeszcze do tego nie wiemy, co się po drugiej stronie kryje. Wibracja osiemnastki to też jest taka wibracja cadyka, który pokazuje się jako całkowicie sprawiedliwy. Co to oznacza dla nas? Całkowicie sprawiedliwy to taki, który nie idzie na kompromis z czymś, co można by umownie nazwać złem. Jest w stanie opowiedzieć się zgodnie ze swoim słowem, za prawdą. No więc to jest bardzo dobry moment, aby też zobaczyć, czy my opowiadamy się w życiu za sobą. Dlatego, że jeśli tego nie robimy, to oczywiście, że te emocje w nas dają o sobie znać. I tak naprawdę jesteśmy wtedy w stanie uwięzienia, bo bardzo często należy spojrzeć na emocje tak, jak na coś, co nas więzi. Czasami stajemy się niewolnikiem naszych emocji, więc wibracja osiemnastki będzie miała właśnie taki klimat, który jakby sprzyja temu, aby zadać sobie pytanie, czy ja czuję się uwięziona przez moje emocje? A jak wiemy, w uwięzieniu emocjonalnym no, buduje się brak zdrowia, czyli po prostu budują się symptomy, buduje się choroba. Prawdziwa taka sprawiedliwość i wolność polega na uzdrowieniu, można by powiedzieć, wyprowadzeniu świata z cierpienia, radością, dobrym słowem. I kiedy my jesteśmy w tym dobrym słowie, czujemy dobre słowo, wibrujemy również radością, tak? To nie tylko nasz mózg się cieszy i budują się nowe ścieżki neuronalne, natomiast również przywracamy taką prawdziwą sprawiedliwość. Więc to wszystko pięknie się łączy. W tej wibracji osiemnastki możemy też zadać sobie takie pytania o rzeczy trudne, rzeczy ukryte. Na przykład o cierpienie, bo jeśli temat emocji, temat zdrowia i choroby, to również temat cierpienia, więc przykładowe pytania. Co jest tajemnicą w Twoim życiu? Jakie części Twojego cierpienia nie mają się odwagi ujawnić? Jakie części Twojego cienia pozostają w ukryciu? No, jeśli księżyc, to oczywiście również temat kobiecości i męskości. Więc tego typu pytania również powinny się dziś pojawić, bo jesteśmy cały czas w temacie odkrywania emocji, które no, prowadzą czasami właśnie do objawów somatycznych. Kiedy zsumujemy wibracje osiemnastki, daje nam ona dziewiątkę, a dziewiątka jest ostatnią cyfrą, liczbą jednocyfrową. No i dlatego można powiedzieć, że archetyp księżyca przedstawia pewien koniec, etap jakiegoś końca.
Czyli również jest to świetny moment, żeby podjąć decyzję, co ja chcę zakończyć i czy ja mam odwagę zakończyć coś, biorąc pod uwagę, że wchodzę na drogę wolności, czyli na drogę doceniania siebie, na drogę pasji, życia pełnego pasji, miłości i takiej wewnętrznej zgody, którą pięknie można nazwać taką pełną wolnością. Więc dostawiamy dzisiaj kolejny puzzle do tego, o czym mówiłam wczoraj. Często brak pewności sprawia, że pozwalamy się prowadzić nieświadomym uczuciom, nieświadomym instynktom i temu wszystkiemu, co jest w nas nieuświadomione. Kiedy nabieramy pewności, to się zmienia. Więc mamy tutaj również obraz takiego życia wyobrażonego, pełnego niepokoju, lęków, jakichś niewyjaśnionych tajemnic. I to wszystko jest mocno niezależne od naszego spojrzenia rozumowego. No, czyli sięgamy do głębokich wód oceanu nieświadomości. Natomiast to wszystko ulega uwolnieniu właśnie wtedy, również takiemu uwolnieniu od duchowych cierpień, w chwili, gdy człowiek uświadomi sobie, że sam je stwarza. To jest dla nas również trudne, bo my niechętnie przyznajemy się do tego, że jesteśmy autorkami i autorami tego wszystkiego, co się wydarza w naszym życiu. Więc w tej wibracji dzisiejszej to też dobrze jest uświadomić sobie i zrobić z tym porządek. I oczywiście jest tutaj mowa o lękach, o tych takich przekonaniach, obawach, o tych wszystkich aspektach, które no, nie pozwalają nam doświadczać pasji i życia w takiej radości. Więc chciałabym, żeby ta wibracja dzisiejszego dnia, ta osiemnastka, stała się dla nas takim symbolem odnowy. Zadajmy sobie pytanie, co takiego jest we mnie, co domaga się odnowy? Co takiego jest we mnie, co chciałabym zakończyć, a dotyka lęków, obaw, martwienia się? Właśnie dziś to jest super moment na zadanie sobie pytania o lęki. A jak wiemy, lęk tworzy niefajne rzeczy, tak? Dlatego, że spada nam energia i tak naprawdę zaczynamy kreować rzeczywistość, której nie chcemy, jeśli nasze myśli, obrazy przepełnione są lękiem. Więc temat bardzo na czasie. Myślę sobie, że moje spotkania są inspirowane waszymi potrzebami i zawsze w rezonansie przychodzi to, co jest ważne do zrobienia. Dlatego robimy to i idziemy później dalej. Ja też czasami dostaję takie informacje w mailach, tak? Kiedy panie piszecie, co działa, co pomaga. No i oczywiście, że to jest dla mnie ogromna radość, tak? Przyzwyczaiłam się już od lat do tego, że to działa, więc no, dla mnie to jest normalne. Jeśli coś jest skuteczne, jest dobre, no to musi działać. Jesteśmy w temacie zdrowia i w temacie choroby jako przejawu zachwianej równowagi. Wiele razy mówiłam szczegółowo o przyczynach chorób. Bardzo wnikliwie omawiam też przyczyny konkretnych chorób podczas nauki w Akademii, na którą oczywiście serdecznie przy okazji zapraszam. Dziś natomiast przyjrzymy się emocjom i sposobom radzenia sobie z naszym stanem emocjonalnym. Czyli będzie tak troszeczkę z innej strony, ponieważ wielokrotnie podczas nagrań, spotkań, webinarów wyjaśniałam, jakie emocje kryją się za konkretnym narządem. Więc jakby, żeby nie było nudno, to dziś troszkę inaczej. Rzeczywista choroba, której my doświadczamy, jest daleka od tego, co my rozumiemy pod jej pojęciem. Tak naprawdę choroba czy objaw somatyczny jest urzeczywistnioną częścią konfliktu osoby, konfliktu, który jest zintegrowany w mózgu, który odegrał znaczącą rolę w emocjonalnym doświadczeniu. Czyli emocje, emocjonalne doświadczenie powoduje, że my cierpimy. Jest wynikiem, choroba, objaw jest wynikiem niepowodzenia w opłakiwaniu trudnego doświadczenia. I to emocjonalne doświadczenie jest częścią fazy konfliktu, która wchodzi do obwodu biologicznego. Część intelektualna, która pozostaje w umyśle, tak naprawdę nie programuje choroby,
ale właśnie ta emocjonalna część, czyli doświadczenie emocjonalne, nie to, co sobie myślimy, tylko to, co stało się odczuciem pod wpływem ogromnego stresu, często trudnym, traumatycznym, to wchodzi do obiegu biologicznego, to dociera do naszych tkanek, to powoduje traumę, tak? To powoduje zablokowanie energii, bo emocje, o czym będę mówiła dalej, są związane z energią bardzo mocno, tak? I kiedy wydarza się coś, co powoduje konflikt biologiczny, to tak naprawdę pojawia się również w tym samym czasie blokada energetyczna. Spontaniczne uzdrowienie pojawia się w naszym życiu tylko wyłącznie wówczas, kiedy my podejmujemy działanie. Ja o tym również już mówiłam i chciałabym, żebyśmy to bardzo mocno uwewnętrznili. Działanie jest zdrowieniem. Zdrowienie jest działaniem. Działanie jest aktywne, czyli robimy coś. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ życie jest działaniem, życie jest ruchem. Więc jeśli my chcemy wyzdrowieć, to musimy wprowadzić ruch, działanie do swojego życia. Czyli uzdrowienie jest ruchem, jest działaniem. I czym się różni od leczenia? Tym, że uzdrowienie jest stanem aktywnym. Ja działam. Jeśli chcę się uzdrowić, to działam. Natomiast leczenie jest stanem pasywnym. Też o tym mówiłam, ale przypominam, żeby nam się mocno ugruntowało, bo kiedy to się ugruntuje, to będziemy już wiedzieć, że żeby cokolwiek uzdrowić w naszym życiu, to ja muszę coś zrobić. Muszę wejść w działanie. Muszę zapoczątkować ruch. Nie mogę pozostać w obszarze myślenia, w obszarze głowy. Pozostanie w obszarze głowy nie jest zdrowieniem. To jest stan pasywny. To nie jest uzdrawianie. Co najwyżej można sobie zaordynować wtedy leczenie, czyli nadal pozostać pasywnym, a ktoś będzie wokół nas biegał i będzie nas próbował uleczyć. Natomiast to nigdy nie przyniesie efektu. Dlaczego uzdrawianie związane jest tak bardzo z ruchem, z poruszeniem, z działaniem? Właśnie dlatego, że choroba jest związana również z ruchem, również z działaniem, a konkretnie z poruszeniem. Dlatego, że emocje mówią o poruszeniu, movere, poruszać. Czyli wskutek emocji, wskutek doświadczenia emocjonalnego chorujemy, czyli wskutek czegoś, co nas poruszyło, wskutek ruchu. To nie ma znaczenia, jaki to jest ruch, w którą stronę, ale coś nas poruszyło głęboko, bardzo głęboko i zaczyna się choroba. Więc czym się strułeś, tym się lecz i dlatego trzeba wyjść z tego przez podobne, tak? Czyli również przez poruszenie, przez ruch, nie przez siedzenie z założonymi rękoma. Słowo emocja pochodzi od łacińskiego movere, co oznacza w ruchu. Czyli przyczyną jest wydarzenie, które nas poruszyło, które jest w ruchu. Dlatego będziemy się uzdrawiać podobnym, tak? Czyli czymś, co zainspiruje nas do tego, żeby się ruszyć. Więc właściwie tutaj można by postawić kropkę, jeśli chodzi o cały temat uzdrawiania. I myślę, że wiele osób to poczuło, o co chodzi, czym to jest. Bo ta emocja, która jest w nas, która jest tą blokadą, cystą energetyczną, tym konfliktem, jest bez ruchu. Utknęłyśmy, utknęliśmy, to coś utknęło. I żeby to poruszyć, po prostu trzeba z tego wyjść. Emocje są stanem gwałtownie poruszającym umysł do odczuwania lub do działania. I oczywiście, że ten stan wiąże się z poziomem energii. To nam pokazuje, że świat emocji to jest woda. Czyli emocje bardzo mocno związane są z wodą. Dlatego też nieprzypadkowa dziś wibracja 18. Tu się nam pięknie wszystko łączy. Wyobraźnia, wrażliwość, pamięć,
Emocjonalna wrażliwość na siebie. To jest świat emocji. Ale to nie wszystko, bo teraz, jeśli mówimy o wodzie, o świecie emocji, to musimy oczywiście sięgnąć również do okresu prenatalnego. To też jest czas bycia w takiej głębokiej, w symbiozie głębokiej relacji z naszą mamą. A to jest pierwsza, najważniejsza relacja dla dziecka. Dlatego to pytanie, które dotyczy kształtowania się naszego obrazu emocjonalnego, będzie związane z relacją z mamą. I możemy zadać sobie to pytanie, jak relacja z twoją mamą ukształtowała ciebie emocjonalnie. To jest ten czas wibracji też w archetypie księżyca, bo tam są też wody, tak? Wody płodowe, czyli okres prenatalny. W pracy z emocjami, wyzwaniem jest oczywiście wyjście z lęku, wyjście ze strachu, wyjście poza wewnętrzny świat. Strach przed odrzuceniem, krytyką, przed śmiesznością powoduje, że my nie odkrywamy własnych wizji lęku, właściwie jakby nie potrafimy się z tym rozstać. Dlatego jest to ważne i bardzo mocno wiąże się lęk z obszarem wody, emocji. Więc te trudne emocje, negatywne emocje, bo czasami w ten sposób mówimy, choć ciężko jest podzielić, bo po prostu emocje są, ale warto wiedzieć, co się kryje za emocjami, jakie są skutki emocji. Skutki emocji ukazują nam skutki całkowitej nieświadomości tego, co robią z nami emocje. Emocje kontrolują nasze działania. Emocje kontrolują nasze reakcje. Emocje zużywają całą naszą energię. Myślę, że o tym wielokrotnie się przekonaliśmy. Emocje niszczą również nasz entuzjazm. Emocje napędzają naszą podświadomość. Emocje nie pozwalają nam zasnąć. Emocje zmuszają nas do tego, że wciąż powtarzamy też te same życiowe schematy. Więc już na bazie tego można by powiedzieć, no tak, czyli emocje prowadzą do objawu somatycznego, do spadku odporności, a wcześniej do braku energii, do braku mocy, a później do choroby, do objawu. No jeśli tak jest, to coś należy zrobić z tymi emocjami, a tak naprawdę coś zrobić ze sobą. Jaki związek mają emocje z poziomem naszej energii? Bardzo istotny, ponieważ negatywne emocje powodują, że my tracimy energię i to się dzieje błyskawicznie, to się dzieje naprawdę szybko. Myślę, że nie ma osoby, która nie doświadczyła czegoś takiego, jak negatywne emocje, których zaczynamy doświadczać, powodują zjazd energii. W drugą stronę też to działa. Pozytywne emocje powodują, że poziom energii podnosi się. Trzeba sobie uświadomić to, co zabiera naszą energię. Zmęczenie, brak siły, brak energii, odczuwalne obciążenie. Czasami brak czasu na własne życie. Możemy mieć takie odczucia. No więc może to jest właściwy moment na transformację. Warto to zauważyć, bo tylko jeśli my coś zauważymy, to wprowadzamy zmianę, czyli działanie. A zmiana jest działaniem i wówczas uzdrawiam. Czyli to jest cudowne. Dlatego też mamy świetny czas na to, aby zostawić bagaż przeszłości, zostawić to, co nas obciąża i to, co jest ważne, nie zasilać tego. Bo jeśli my nie zrezygnujemy z czegoś, nie zostawimy czegoś, nie wybierzemy siebie, nie wybierzemy własnej edukacji, własnego rozwoju, to nie przestaniemy zasilać tego czegoś, co nas obciąża. Czasami trzeba podjąć taką bardzo ważną decyzję. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jak my kierujemy na coś uwagę, to dajemy temu swój czas, swoje życie, myślimy o tym, ale tak naprawdę kierujemy uwagę, a za naszą uwagą podąża energia.
To jest po prostu jak przykazanie, jak coś, z czym się nie dyskutuje. Zawsze podąża energia za tym, o czym myślisz. Zawsze energia podąża za tym, na co kierujesz swoją uwagę. Już sama uwaga jest energią. Tam, gdzie ją kierujemy, tam zasilamy to pole. Więc zobacz, o czym myślisz. Zobacz, w jakim kierunku płynie twoja energia. W jakim kierunku idzie twoja uwaga, bo dokładnie to zasilasz, temu oddajesz. No i teraz zadaj sobie pytanie, czy ty masz tyle mocy, masz tyle energii, żeby szastać nią na prawo i lewo, żeby zasilać wszystko, żeby skakać od jednego tematu do drugiego, żeby być i tu, i tu, i tu, i wszędzie? Tak ważne jest, aby osiągnąć sukces, aby można powiedzieć, że pochłania nas pasja życiowa. Energia musi być ukierunkowana. Uwaga musi być ukierunkowana. Nie może być wszędzie, bo wtedy mamy blisko do niczego i daleko do wszystkiego, kiedy tak się dzieje. A nasze emocje są energią. Uwaga jest energią, emocje są energią. Dlatego wszystko to, co jest toksyczne, żywi się energią emocji, które na przykład są wywoływane podczas, klasycznie podczas kłótni, podczas awantury, w sytuacji, gdzie ktoś się obraża, gdzie ktoś milczy. Tam zaraz idzie energia. Oddajemy wówczas swoją uwagę, oddajemy swoją energię poprzez emocje, które odczuwamy i poprzez emocje, które się w tej sytuacji manifestują. Dlatego my oczywiście o tym wiemy, więc ja przypominam uprzejmie, nie wolno być reaktywną, nie wolno być emocjonalną. Za każdym razem, kiedy pojawia się w nas emocjonalność albo reaktywność, za każdym razem, kiedy jesteś uważna, zaobserwujesz spadek energii. Czyli trzeba pozostać, ja czasami mówię, w punkcie zero, w takim punkcie neutralnym. Ktoś inny powie, nie wolno dać się prowokować. Ale to oznacza, że za każdym razem chronimy naszą własną energię. Powtórzę to jeszcze raz. Energia podąża za naszą uwagą. Nie chodzi o to, żeby to wiedzieć, ale żeby zacząć to obserwować. Bo na tym polega bycie w tu i teraz. Na tym polega rozszerzająca się świadomość, którą my jesteśmy. Na czym ja koncentruję uwagę? I to jest super test, który można sobie zrobić. Każdego dnia, na początku w takich odcinkach co godzinę, żeby wejść w ten rytm uważności. Czym ja się zajmuję? Na co ja kieruję energię? Co mi to daje? Cokolwiek będziesz robiła, zadaj sobie pytanie, co z tego masz? Co ci to daje? I wyrzuć ze swojego życia te rzeczy, które ci nic nie dają, które niczego ci nie wnoszą, co byłoby ważne dla Twojego rozwoju, które zaśmiecają Twój czas, zabierają uwagę, zabierają energię. No to jest takie drastyczne, ale to jest właściwie jedyne rozwiązanie. A później będziesz mogła obserwować, jak po prostu Twoje życie kwitnie, dlatego że pojawi się dużo więcej tego, gdzie kierujesz w sposób właściwy, przemyślany swoją energię. Oczywiście, że my jesteśmy w stanie to robić. My mamy wolną wolę. I potrafimy kierować energią, tylko trzeba po prostu być uważnym. Trzeba podjąć decyzję, że wchodzę w takie działanie. Trzeba być konsekwentną. I wówczas coraz częściej staje to się naszym nowym nawykiem, który wypiera stary nawyk szastania energią i uwagą na prawo i lewo. My możemy posłać energię gdziekolwiek chcemy i możemy zrobić z nią cokolwiek chcemy. To jest jak laser, który trzymamy w dłoni. To jest bardzo podobne do przemieszczania się świadomości, bo na takim głębszym poziomie, kiedy już ćwiczymy, ukierunkowywanie energii, tak naprawdę zaprzyjaźniamy się z przemieszczaniem siebie jako świadomości. To są oczywiście już takie głębsze stopnie wtajemniczenia, natomiast nie można w to wejść
dopóki nie poznamy podstaw, dopóki nie nauczymy się w idealny sposób, bardzo konsekwentny, zarządzać swoją uwagą i energią, tak żeby nam się to nie wymykało spod kontroli. Ogniskując świadomość na jakiejś rzeczy, powodujemy ruch energii, a ruch powoduje wzrost, czyli na przykład doenergetyzowanie. Z kolei również ruch może powodować utratę energii, czyli to, na czym się skupiamy, rozwija się. To, czym się zajmujemy, kwitnie, rozkwita, a to, czym się nie zajmujemy, zanika. To jest piękne prawo, dlatego że jeśli nie będziemy się na czymś skupiać, to to zniknie. A my najczęściej robimy odwrotnie. Skupiamy się na tym, czego nie chcemy. No i wtedy niestety to rozrasta się. Więc wymaga to pewnego treningu. Jest to natomiast możliwe. Temat energii jest związany również i emocji z myślokształtami. Dlatego, że my myślą, tworzymy myślokształty. Dajemy im energię. Jeśli na przykład tworzymy myślokształty zdrowia, to cudownie. To jest jedyny chyba rozsądny myślokształt, któremu należy dawać energię. Natomiast bardzo często są to myślokształty choroby. Tworząc myślokształt zdrowia, dajemy mu energię do wzrastania. Tworząc myślokształty choroby, również dajemy energię do wzrastania. Energia jest obojętna. My ją zabarwiamy, natomiast kierujemy ją również myślami. Więc ona pójdzie w kierunku, w którym my zadecydujemy, że ma pójść. I to jest bardzo ważne, dlatego że kiedy korzystamy z jakiegoś leczenia czy jakichś metod, które mają nas uzdrowić czy wyleczyć, to my również tworzymy myślokształty na bazie tego, co nam ktoś powie. Dlatego tak ważne jest, żeby nie brać do siebie słów wypowiadanych, myślokształtów, które są tworzone w sposób, który nas zatrważa, który powoduje, że się boimy. W sytuacjach, w których ktoś mówi, ktoś na przykład z medyków, że choroba jest śmiertelna, że coś nam bardzo mocno zagraża. W sytuacji, w których nas ktoś straszy, tworzy myślokształt, który zabiera nam energię. Więc nigdy nie należy sobie na to pozwalać, tak? Ja zawsze mówię, że trzeba to elegancko oddać i oczywiście tych metod uczę w akademii. One czasami są, wydawałoby się, może nie takie klasyczne, natomiast są skuteczne. Dlatego zwracajmy uwagę, jakimi myślokształtami my się posługujemy i też jakimi myślokształtami inni nas częstują. Co jest jeszcze takim bagażem, który odbiera nam energię? Energię również odbierają nam plany, których my nie realizujemy, ale ciągle o nich myślimy. Rzeczy, które miały być zrobione, a nie są zrobione, bo odkładamy je troszeczkę na święty nigdy. Też należy z nich zrezygnować, nie należy do nich wracać. Trzeba przestać je doenergetyzowywać. Z planem jest tak, że jeśli mamy jakiś plan, to albo go realizujemy, albo o nim zapominamy. Dlatego, że kiedy on się kręci w kółko po rondzie, to tak naprawdę nie dzieje się nic, ale zabiera energię. Co jeszcze nam zabiera energię? Niezamykanie tematów, również tematów przeszłości, to bardzo odbiera energię. Dlatego trzeba się zdecydować. Ja czasami mówię: zdecyduj się, czy wchodzisz, czy wychodzisz, po której stronie drzwi jesteś. Określ się. Kolejny temat, który zabiera energię, to jest niezdecydowanie. Kiedy wahamy się, jesteśmy niezdecydowani, jesteśmy tacy letni, to jest troszeczkę boję się, chciałabym, ale boję się, myślę o tym, żeby to zrobić, ale tego nie robię. I to jest takie również nie wiadomo, w którą stronę. Czyli niezdecydowanie w wyborze kierunku, w wyborze działania odbiera nam energię. Więc zawsze ważne jest, żeby podjąć decyzję na ten moment. Albo się czymś zajmuję, albo się nie zajmuję. A jeśli się nie zajmuję, to nie myślę o tym. Nie daję temu energii, bo to rozprasza. I to są takie bezużyteczne ciężary, dlatego trzeba ich się pozbyć.
To jest wszystko bardzo mocno związane z obszarem energii, ale też z obszarem emocji i z obszarem myślokształtu. Jakie jeszcze mogą pojawić się takie haczyki, które dosłownie chwytają nas na wędkę trudnych emocji? No i oczywiście od razu, jak nie dać się złapać? Kiedy zrzucamy ciężar, należy odetchnąć. Odetchnąć, odpuścić, zostawić. To jest taka technika, po prostu zostawiam coś i głębszy oddech. Czyli pozbywam się wraz z wydechem ciężaru. Co jeszcze? Należy uwolnić wszystkie warunki. Warunki niestety też zabierają energię. Należy uwolnić oczekiwania, jakieś napięcie, które jest związane z tym, że coś musimy zrobić. I to należy również uwolnić. Również nie należy walczyć z odbiciem. To jest oczywiście już tematyka tworzenia rzeczywistości, ale świat zewnętrzny jest odbiciem. To wszystko, co się dzieje na zewnątrz, jest odbiciem. Czyli nie walczymy z tym. To jest iluzja. To jest właściwie już skutek. Więc nie dajemy temu uwagi. Odwracamy. Kierujemy uwagę do nas, do wewnątrz, do naszego centrum. Nasza energia wtedy wraca do serca, do naszego domu, do wszystkich naszych ośrodków energetycznych wraca. Kiedy przestajemy dyskutować z tym, co jest na zewnątrz, kiedy z tym walczymy, nie zgadzamy się, niestety to zabiera energię. Więc powrót do domu, do serca, i wtedy energia wraca do naszych ośrodków energetycznych. Więc dużo jest takich haczyków, które nas pozbawiają energii. Co jeszcze napędza nasze emocje? Siłowe szukanie rozwiązania. Bardzo mocno napędza to emocje i zabiera naszą energię, kiedy my w taki sposób gorączkowy szukamy rozwiązania cały czas, bez przerwy, nieustannie. To bardzo mocno zabiera energię. To są sytuacje, w których my nie wiemy, co robić. Jak ugryźć temat, jak znaleźć rozwiązanie, i nie odpuszczamy, i nie odpuszczamy, i coraz mocniej, i coraz trudniej nam jest znaleźć to rozwiązanie. Nie śpimy wtedy, przejmujemy się, martwimy i szukamy, i szukamy, i szukamy. I to również nie jest dobre, i wtedy trzeba puścić. Choć jest nam to zrobić bardzo trudno w tym momencie, to właśnie trzeba wtedy puścić. Puścić to gorączkowe szukanie rozwiązania. I wtedy ja proszę, moje wyższe ja, pomóż mi znaleźć rozwiązanie. Moją intencją jest, aby ta sytuacja znalazła rozwiązanie jak najlepsze dla mnie i dla wszystkich osób zainteresowanych czy będących w tej sytuacji. Tak? W ten sposób to robimy, puszczamy. I to rozwiązanie pojawi się. To jest troszkę to, o czym mówiłam wcześniej, że jakby zawierzamy naszemu wyższemu ja, zawierzamy boskości w nas. Zawierzamy, że coś większego od nas wie, jakie jest najlepsze dla nas rozwiązanie. I wtedy energia powraca, bo masz takie poczucie, jakbyś zrzuciła ciężar. No i to jest właściwe. Kolejna technika to jest taka technika labiryntu. W technice labiryntu my, podobnie jak w tym, co powiedziałam chwilę wcześniej, szukamy wyjścia. Szukamy wyjścia, błądzimy, kombinujemy, szukamy wyjścia cały czas. I znów zasada jest taka: zostaw to. Pozwól, aby wszechświat poprowadził cię najwłaściwszą dla ciebie drogą. Ściany labiryntu runą, gdy przestaniesz szukać wyjścia. Bo normalnie, kiedy my tak gorączkowo szukamy wyjścia, to nagle nie możemy go znaleźć. I to są też zasady wszechświata, są prawa wszechświata. I trzeba to zostawić, trzeba to puścić. Dopiero kiedy to puścimy, pojawia się wyjście z labiryntu. Bo kiedy szukamy gorączkowo, to jesteśmy w obszarze niepewności, a niepewność bardzo mocno zamyka nas i więzi.
w labiryncie i dlatego tego wyjścia nie znajdujemy. A więc taka kolejna technika, z której warto skorzystać i warto ją zaprosić do tej sytuacji, którą ty aktualnie teraz masz. Bo załóżmy, jest jakaś sytuacja teraz, w tym momencie, w życiu każdej osoby z nas, gdzie gorączkowo szukamy rozwiązania, szukamy jakiegoś wyjścia, właśnie jak z labiryntu. Nie wiemy, którą drogą pójść. Przestań szukać wyjścia. Bardzo często właśnie w takich sytuacjach my widzimy, że ludzie nie ufają, nie mają zaufania do czegoś wyższego niż oni sami. Więc warto się osobiście przekonać, jak to działa. Jeden taki eksperyment w Twoim życiu zmienia całe dotychczasowe Twoje spojrzenie. Zawsze przychodzi pomoc, tylko trzeba po prostu umiejętnie, mądrze o nią poprosić. Co jeszcze możemy dodać do tych technik naszego zdrowienia? Te techniki bardzo mocno związane są właśnie z emocjonalną wolnością i z tym, jak my wychodzimy z tego, co jest trudne. Jest też taka technika rozpraszania w działaniu. Wolność wyboru związana jest z energią zamiaru. Wolność kształtowana jest energią zamiaru. Dlatego pewne rzeczy trzeba rozpraszać w działaniu. Czyli zamiast martwić się, siedzieć nad problemem, przyglądać mu się, myśleć, jak to zrobić, to trzeba wejść w działanie. Właśnie dlatego, że trudne, również blokady energetyczne rozpraszają się w działaniu. Technika rozpraszania trudnego z przeszłości jest bardzo prosta, tylko my bardzo rzadko z tego korzystamy. Dlatego, że nie znamy jakby konsekwencji energetycznych, tak? Natomiast ja w bloku, w pakiecie D na medycynie energetycznej omawiam różne techniki, które powodują odblokowanie zastojów energetycznych. Więc kiedy coś się wydarza, kiedy doświadczamy konfliktu, kiedy jest coś trudnego, to doświadczamy blokady energetycznej, czyli takiego energetycznego zastoju. I teraz, żeby ją rozproszyć, żeby można było ją zlikwidować, to potrzebny jest ruch, potrzebne jest działanie, czyli potrzebny jest na przykład nowy wybór. I wtedy rozpraszamy, ona znika, tak? Ja tą technikę nazywam techniką rozpraszania w działaniu, dlatego że życie jest działaniem. To jest droga zdrowienia. To jest akurat teraz bardzo ważny temat, to o czym w tej chwili mówię. Ruch, działanie, rozpraszanie czegoś w ruchu, w działaniu jest drogą uzdrawiania, jest drogą zdrowienia. Jeśli ktoś wybiera wciąż to samo działanie, ten sam ruch, to właściwie nie rozprasza blokady energetycznej, tylko ją wzmacnia. Kiedy daje hasło, zmień to w działaniu, wtedy zdrowiejemy. Kiedy mówię, zmieniam to w działaniu, wtedy zdrowieję, dlatego że wprowadzam działanie, wprowadzam ruch. Ludzie tak naprawdę nie chcą zmieniać dotychczasowych, tak zwanych działań, nie robią tego, ale też nie chcą aktywnie brać udziału w rozbrajaniu osobistych blokach energetycznych. Idą na przykład do medyka i on ich leczy, ale on ich nie uzdrawia, bo leczenie jest maskowaniem objawu, a zdrowienie jest indywidualną zmianą w działaniu. Uzdrawianie, zdrowienie jest rozpraszaniem choroby w działaniu. Podobnie jest z emocjami. My czasami to robimy, bo na przykład ktoś jest poddenerwowany, doświadcza jakichś emocji, nagle ma emocje złości, gniewu i co robi? Wychodzi na spacer, tak? Bierze psa i idzie na spacer. Co takiego robi ta osoba? Ona dokładnie stosuje metodę rozpraszania w działaniu, czyli nie dopuszcza do tego, aby pojawił się objaw, tylko czuję, że te emocje są wewnątrz. Czasami mówimy, że emocje nami targają i co robimy? Wychodzimy, tak? Więc myślę, że każdy z nas, każda z nas zastosowała taką metodę w życiu
Czasami nie wiedziałyśmy, że to jest właśnie metoda, która pomaga nam zdrowieć, czyli jest to rozpraszanie w działaniu, rozpraszanie w ruchu. Więc piękna metoda, no i warto z niej, warto sobie uświadomić, z czego my korzystamy, bo wiele rzeczy my robimy intuicyjnie. Czasami nie wiemy, że to są techniki zdrowienia, tak? Tak szumnie można je nazwać. Tradycyjną oczywiście techniką, którą lubię co jakiś czas przypominać, a dawno jej nie przypominałam, więc sobie dziś na to pozwolę, jest technika fioletowego płomienia. To też jest technika, która jest techniką wykorzystywaną w medycynie energetycznej, w uzdrawianiu energetycznym, dlatego że usuwa blokady w ciałach, w przestrzeniach niefizycznych, choć w konsekwencji również fizycznych. I technika fioletowego płomienia to jest technika Jam Jest. Jam Jest, moja boska świadomość w działaniu, jest potężnym, oczyszczającym płomieniem, który teraz i na zawsze spala przyczyny i skutki przeszłych i obecnych sytuacji i rzeczy na wszystkich liniach czasu, za które kiedykolwiek była odpowiedzialna moja zewnętrzna istota. Więc to jest też taka technika, która jest mi bliska. No i w pewnych sytuacjach należy z niej korzystać. Ona również rozpuszcza blokady. To są oczywiście działania w takim nowym wymiarze świadomości. A ponieważ my mamy teraz taki czas, to jest czas ogromnej mocy, dynamiki, intensywności, to jest taki czas, w którym dobrze jest mieć świadomość, że możemy tworzyć w życiu rzeczy chciane. Ja czasami mówię, że obecny czas jest takim pięknym prezentem, bo to jest czas transformacji, manifestacji naszych osobistych wyborów, a przecież nasze osobiste wybory są związane z naszym zdrowiem. Nie można już tego rozdzielić. Nie można oddzielić energii od emocji, od doświadczania, od ciała, od objawu somatycznego. To wszystko dzieje się w przestrzeni naszych istot, które no, są energetyczne. Więc to jest takie ogromne wyzwanie, na czym polega też wybór. Wybór między zdrowiem, dobrym zdrowiem, a tym niezbyt dobrym zdrowiem, czyli chorobą. To jest też temat wolności, czyli poruszania się w życiu. Dlaczego temat energii? Dlatego, że w temacie energii mówimy o zmianie formy, a nie o nietrwałości energii. Energia zawsze jest, tylko musimy nauczyć się korzystać z niej i musimy tak projektować naszą rzeczywistość, aby stworzyć formy, jakie chcemy. Czyli tak jakbyśmy uczyli się życia w nowej przestrzeni. Tak? I teraz łącząc to z wczorajszym tematem, to warto, żeby zastanowić się, czy my potrafimy skupić się na naszych osobistych celach, czy potrafimy skupić się na naszej drodze życiowej, czy my potrafimy się koncentrować na tym, co jest dla nas istotne. To jest cały czas temat uwagi, energii. Czy my potrafimy pójść własną drogą wbrew naciskom innych? Czy potrafimy skonfrontować się z naszą iluzją braku? Czy potrafimy skonfrontować się z własnym cieniem? To jest akurat temat dzisiejszej wibracji 18. No i czy my potrafimy opowiedzieć się po swojej stronie? To jest temat cały czas równowagi na osiach, tak? Który już powiedziałam, że zaczął się od jesieni ubiegłego roku. Co i jak mamy zacząć w swoim życiu robić, aby poczuć, że jesteśmy na właściwej drodze? Trzeba zadać sobie takie pytanie, co ja mogę robić w moim życiu, aby mogła poczuć się lepiej? To jest pytanie, które często powinniśmy sobie zadawać. Dlaczego tak wielu osobom nie wychodzi? Dlaczego tak wiele osób ma poczucie braku skuteczności? Właśnie dlatego, że nie wchodzą na tą drogę odnalezienia siebie, odnalezienia swojej pasji. Nie dają temu uwagi. Brakuje też im wytrwałości, to o czym mówiłam wczoraj. Ważne jest, aby dokonać wyboru działania. Wybór działania jest czymś
bardzo istotnym z poziomu i energii, i emocji, i naszego zdrowia. Do tego cel i ukierunkowanie. To uaktywnia potęgę naszej intencji, bo najpierw jest intencja, później jest zamiar. W tym zamiarze mamy cel i ukierunkowanie. Za tym idzie fala energii. Czyli pytanie, w którą stronę, w jakim kierunku ty chcesz, aby twoja energia płynęła. Czasami też warto do tego dodać takie sekrety. To oczywiście będą takie kobiece sekrety, tak, które bardzo mocno wzmacniają nasze zdrowie. To są niby takie oczywiste oczywistości, ale też jest taki właściwy moment, żeby sobie przypomnieć. Po pierwsze, nigdy nie zdradzaj siebie. Po drugie, kochaj siebie. Po trzecie, doceniaj siebie. Po czwarte, pamiętaj o wewnętrznej mocy. Po piąte, bądź dla siebie najważniejsza. To są ważne zasady i trzeba po prostu wprowadzić je w życie. Dlatego, że te zasady, czyli można powiedzieć takie drobne sekrety, one powodują, że my odzyskujemy moc. A kiedy odzyskujemy moc, to poziom energii wzrasta. Chciałabym też dla tych osób, które być może są pierwszy raz podczas naszych spotkań, przypomnieć 7 zasad tworzenia chcianej rzeczywistości, czyli podążaniu w kierunku, który wybieramy. I to oczywiście są zasady Puny i ja czasami lubię przytaczać takie szamańskie zasady, więc przypomnijmy sobie, bo każdy może w głębi siebie, w głębi serca chwilę przemedytować każdą z tych zasad, po prostu poczuć ją. Dziś to jest bardziej zrozumiałe, ale kiedyś nie było takim, bo jeśli ktoś nam kiedyś powiedział, że świat jest taki, jaki myślę, że on jest, to budziło to wątpliwości. Ludzie odpowiadali, jak to? Przecież świat jest taki, jaki go widzimy. Niewiele osób wtedy to rozumiało. A to jest pierwsza szamańska zasada. Świat jest taki, jaki myślę, że on jest. Druga zasada. Nie ma granic dla moich możliwości. Trzecia zasada. Cała siła, cała moc jest wewnątrz mnie. Czwarta zasada. Miłość jest po to, aby być szczęśliwą. Piąta zasada. Energia płynie tam, gdzie ją kierujemy. Szósta zasada. Teraz jest moment mojego życia. Teraz jest moment mojej mocy. I siódma. Jestem efektywna i dobra w tym, co robię. Myślę, że warto nie tylko przypomnieć sobie te zasady, ale warto je sobie wypisać na karteczkach i te karteczki również poprzyklejać. Bo to są bardzo głębokie, bardzo mądre zasady, w których zawiera się praktycznie wszystko. Widzimy, że siódemka się często powtarza, tak? Kiedy oferuje nam coś. Kolejną taką metodą czy techniką, którą chciałam również zaprosić do naszego dzisiejszego spotkania, to jest technika oddechowa, ale też związana mocno z wdzięcznością. Wdzięczność i oddech są bardzo ważnymi, można powiedzieć, warunkami, które umożliwiają nam absorbowanie błogosławieństwa. Takiego błogosławieństwa, które nam się należy, które jest częścią boskości, bo my czasami źle rozumiemy błogosławieństwo. To jest coś, co my dostajemy, to jest część boskości, to jest część, którą powinniśmy, coś, czym powinniśmy oddychać. I to pięknie się łączy. Wdzięczność z błogosławieństwem. Wdzięczność też bardzo ładnie łączy się z oddechem. I wdzięczność z oddechem tworzy najlepsze warunki dla nas, abyśmy mogły przyjąć błogosławieństwo. Kiedy jesteśmy w jakiś sposób zanurzeni. I teraz jak to robimy? W bardzo prosty sposób. I oczywiście pytanie, kto robi to świadomie? Jeśli ktoś robi to świadomie i ta świadomość jest z nim cały czas, to będę wdzięczna za komentarz. Przy wdechu mówimy: dziękuję Ci, że we mnie jesteś.
Razem z wdechem przyjmujemy błogosławieństwo. Razem z wdechem przyjmujemy boskość. Kiedy oddychamy, przyjmujemy boskość. To jest coś oczywistego. I dziękujemy. Pojawia się wdzięczność wraz z wdechem. Natomiast przy wydechu mówimy: dziękuję Boże, że zostawiłeś swoje błogosławieństwo we mnie. Razem z wydechem dziękujemy Stwórcy za to, że pojawił się i zostawił nam nasze błogosławieństwo. Czyli proces oddychania jest procesem sławienia Boga, sławienia Stwórcy. Jest procesem zapraszania życia i Boga w działaniu do siebie. Proces wydechu jest takim procesem dziękczynienia, takim procesem dziękowania. Dlatego świadome oddychanie zaliczamy do uzdrawiania. Czyli nawet jak dzieje się nam coś takiego bardzo trudnego, to wtedy trzeba bardzo szybko przypomnieć sobie to, o czym teraz mówię, i zacząć oddychać świadomie. To jest oddech, w którym przyjmujemy Boga, przyjmujemy Stwórcę, czyli Jego błogosławieństwo. Przy wydechu z wdzięcznością dziękujemy, że to błogosławieństwo pojawiło się w nas. Dziękujemy za wszystko, co się wydarzyło. Więc cokolwiek dolega nam, to jest taki świetny moment, żeby wziąć teraz oddech i podziękować Stwórcy, że nas błogosławi. I oddychać spokojnie, bardzo świadomie, bo świadomość aktywuje. Jeśli my coś robimy bezmyślnie, to nie ma aktywacji i wtedy nie ma tej intencji, nie ma tego sensu. Dlatego oddech jest uzdrawianiem. I oczywiście znamy mnóstwo technik, które są technikami oddechowymi, które mają uzdrawiać nasze życie. Natomiast tu chodzi również o świadomość tego, co naprawdę się dzieje. Czyli oddech jest życiem, oddech jest błogosławieństwem. Trzeba to wiedzieć. Myślę też, że osoby, które zyskują taką świadomość, że wraz z oddechem zapraszają Stwórcę do swojego życia, do swojego pola, a na przykład palą papierosy, to być może nastąpi w nich przełom. Być może nie będą chciały jakby zaśmiecać tej energii boskiej, tej energii błogosławieństwa właśnie nikotyną. To jest oczywiście takie kontrowersyjne teraz, co ja mówię, ale być może taki wstrząs w pewnym momencie spowoduje, że ktoś zmieni zdanie. To jest troszeczkę tak jak droga, w której przestajemy żywić się zwierzętami, tak? Przestajemy je jeść. Też jest jak pewien rodzaj świadomości. I tutaj podobnie z oddechem. Czym oddychasz? Kiedy zapraszamy Stwórcę do naszego oddechu, no to jest cudownie. Więc to jest właściwa metoda. Również zwracajmy uwagę na rytm naszego oddechu, dlatego że właściwa myśl odbija się również w rytmie naszego oddychania. Jeśli pojawia się jakaś myśl, która powoduje, że my zaczynamy szybko oddychać, że stajemy się reaktywne, emocjonalne, to wtedy należy spowolnić oddech, bo pozwolimy na wyciszenie, uspokojenie. Więc rozpoznanie uwięzionych emocji w narządzie również jest związane z tym, że możemy dostosować rytm oddychania właśnie do tego, żeby wyciszyć, uspokoić. No, więc warto spróbować pozwolić, aby myśl, jakaś myśl pojawiła się w naszej świadomości i włączyć oddychanie. No i teraz bardzo dużo może się pojawić odczuć, tak?
Jeśli się pojawią, to oczywiście zapraszam do podzielenia się nimi. Muszę spoglądać na czas, bo potrafię się bardzo mocno rozkręcić i zapominam wtedy o tym, ile mamy czasu na takie spotkanie. W psychobiologii zdrowia mówię również o uwięzionych emocjach. Te emocje zostają uwięzione w narządach i oczywiście prowadzą do zachwiania równowagi organizmu. Rozpoznanie tego pozwala nam na uwolnienie siebie, na uwolnienie tej takiej naszej wewnętrznej ciemności. Właściwie przyszłość całego uzdrawiania to jest czas uzdrawiania emocji. Jeśli nasze emocje będą zdrowe, jeśli będziemy w tym punkcie neutralnym, to nie będziemy tworzyć tej ścieżki do chorowania. Więc warto zadać sobie takie pytanie, czy problem emocji, tych uwięzionych emocji w naszym ciele, w naszej somatyce dotyczy również ciebie? Czy jest coś, co masz wrażenie, że utkwiło w twoim ciele? Każdy właściwie człowiek doświadcza zablokowanych emocji, dlatego że tych doświadczeń w życiu mamy bardzo dużo i pojawiają się blokady energetyczne. Czasami jedno wydarzenie bardzo takie trudne, które na przykład dotyczy odrzucenia, porzucenia, jakichś problemów w związku, trudności finansowych, utraty bliskiej osoby, powoduje, że nasza energia zostaje zablokowana w ciele. Czasami wystarczy monolog, który my prowadzimy w głowie. To również osłabia nas, zabiera nam energię. Dlatego warto zadać sobie takie pytanie, czy faktycznie dotyka mnie problem uwięzionych emocji? I wówczas możemy zmienić naszą wewnętrzną narrację. Skąd się bierze to, że my czasami nie wiemy, jaki jest powód naszej choroby, jakiegoś objawu somatycznego? Związane jest to z tym, że tylko część rzeczy jest w naszej świadomości. Nasz świadomy umysł wykorzystuje niewielki procent mocy, którą ma nasz mózg. Podświadomość natomiast cały czas zajęta jest magazynowaniem, katalogowaniem dosłownie wszystkich informacji. Więc to podświadomość zawiera to wszystko, co powoduje stan cierpienia. Umysł podświadomy wywiera również cały czas w taki głęboki sposób, choć tego nie widać, wpływ na to, jak my działamy, jak my się zachowujemy, co my czujemy. Więc zrozumienie tego stanowi też warunek do tego, aby zgłębić kwestię emocji, które w jakiś sposób powodują w nas blokady energetyczne. Więc wszystko, co nam się w życiu przytrafiło, zostaje zarejestrowane przez naszą podświadomość. I ta podświadomość, można powiedzieć, że ona idealnie zdaje sobie sprawę z obecności w nas tych wszystkich emocji, które zostały zablokowane. I te emocje, mimo że jesteśmy czasami ich nieświadomi, one wywierają wpływ na naszą kondycję emocjonalną, psychiczną, fizyczną. Mózg nasz jest jak komputer. Dla psychobiologii jest to oczywiste. Jeśli jesteśmy w stanie wydobyć z podświadomości jakieś dane, to wtedy jest to uzdrawiające. No i teraz, czy są jeszcze jakieś sposoby, dzięki którym my możemy wykorzystać takie właśnie umiejętności naszego ciała, tak? Czy mamy dostęp w jakiś sposób? Dawno temu został w latach 60. XX wieku stworzony test mięśniowy, czyli test kinezjologiczny. I oczywiście jego takim pierwszym zastosowaniem było wyrównywanie nierównowagi w układzie mięśniowo-szkieletowym pacjentów.
Natomiast mamy szersze zastosowanie tego testu, ponieważ test mięśniowy daje nam dostęp do tego, co dzieje się w naszym ciele. Czyli tak naprawdę daje nam taką szansę, abyśmy mogli porozmawiać z naszym ciałem. Mądrość naszego podświadomego umysłu daje nam wrodzoną zdolność ciała, aby przekazać tę wiedzę nam właśnie za pośrednictwem naszej reakcji mięśniowej. Więc każdy z nas może nauczyć się prowadzić taki dialog, czyli rozmawiać ze swoim ciałem. I to bardzo często może doprowadzić nas do uzdrowienia. Potrzebujemy oczywiście jakby jedynie woli, żeby się tego nauczyć. Dlatego, że ta wiedza pozwala nam na uwalnianie emocji, ale też pozwala nam jakby poznać to, że jest w ogóle szansa na rozmowę, na kontakt z naszym ciałem. Wszystkie organizmy żywe, nie tylko my ludzie, ale także rośliny i zwierzęta reagują na bodźce. To jest taka oczywista oczywistość. Czyli również nasze ciało przyciąga chętniej to, co jest jakby pozytywne, a bardziej odpycha nas to, co jest negatywne. No i na bazie tego powstał właśnie taki sposób porozumiewania się z naszym ciałem. Jeśli my pozwolimy sobie na chwilę wyciszyć nasz świadomy umysł, to odkryjemy, że my możemy się komunikować z naszą podświadomością właśnie na bazie rozmowy z naszym ciałem. Można powiedzieć, że to jest taki test mięśniowy, który możemy też nazwać testem wahadła. No i teraz, aby nauczyć się tego, to trzeba na początku ustalić odpowiedzi, czyli sposób komunikacji z naszym ciałem. Najlepiej jest to zrobić stojąc w takiej pozycji wyprostowanej i poprosić nasze ciało, aby nam pokazało odpowiedź. I najpierw wydajemy polecenie. Moje ciało, nie mogę się opierać, żeby to pokazać. Moje ciało, proszę cię, pokaż mi odpowiedź na tak. I wtedy nasze ciało leciutko idzie do przodu. Później wydajesz drugą dyspozycję. Moje ciało, pokaż mi odpowiedź na nie. I czujesz, że ciało leciutko leci do tyłu. Można to przećwiczyć. Ja czasami jeszcze proszę. Moje ciało, pokaż mi odpowiedź, nie wiem. I wtedy leciutko możesz poczuć, że twoje ciało zaczyna się poruszać w prawo i w lewo, tak? Czyli pokazuje, to może być górny obszar, ale też może być środkowy, tak? I trzeba dać sobie czas. Warto się tego nauczyć, dlatego że kiedy już ustalimy odpowiedzi z naszym ciałem, to możemy zacząć zadawać pytania. Czyli możemy zacząć zadawać pytania, które związane są z naszymi emocjami, tak? Z tymi emocjami, które są uwięzione w naszym ciele. Więc zachowując oczywiście otwarty umysł, możemy zadać pytanie do naszego ciała. Czy mam w sobie uwięzioną emocję? I nasze ciało na przykład leciutko skłania się do przodu. I w ten sposób prowadzimy dialog z naszym ciałem. Kolejne pytanie może dotyczyć, czy to jest emocja złości, czy to jest emocja gniewu? Pokaż mi, moje ciało, odpowiedź. Czy mam w sobie uwięzioną emocję? Jaka to jest emocja? Czy to jest emocja złości, gniewu, frustracji? Czy to jest poczucie winy? Czy to jest poczucie wstydu? I w ten sposób my nawiązujemy kontakt z naszym ciałem. I tak naprawdę nasze komórki są nam wdzięczne, bo wtedy też ciało wie, komórki wiedzą, że my jesteśmy zainteresowane właśnie tą komunikacją. I oczywiście, że każdy z nas odczuwa energię w postaci emocji. I ta energia, można powiedzieć, że to jest taki podstawowy materiał, z którego my składamy się. Energia, informacja, a później oczywiście komórki, tkanki
narządy. Wszystko w świecie jest energią. I pięknie się składa właśnie, że kiedy pracujemy z emocjami, nie zapominamy o energii, nie zapominamy o informacji i zaczynamy korzystać z różnych dostępnych technik, które przybliżają nas do tego, aby zrozumieć, że nasze ciało jest świadome, ponieważ zablokowane emocje to jest po prostu blokada energetyczna, czyli zablokowany przepływ energii w naszym ciele. Bardzo często przepływ zablokowany na meridian, tak? Czy przepływ zablokowany w ośrodkach energetycznych, w tych podstawowych siedmiu ośrodkach energetycznych, które nazywamy czakrami. Więc my to nie tylko ciało fizyczne, my jesteśmy świadomością, my jesteśmy istotą energetyczną i to nie jest jakaś wiedza, która wzięła się nagle, bo tak naprawdę starożytni mieli tę wiedzę, tylko gdzieś została ona później po prostu zagubiona. Ważne jest, aby ta wiedza znów została odblokowana, dlatego że pomoże nam to powrócić do zdrowia. Tak myślę, że dzisiejsza aura sprzyja również energii odpuszczania. Puszczania, odpuszczania. To jest ważny temat, dlatego że doskonaląc się na poziomie serca, bywa, że my jesteśmy bardzo wymagający od siebie, a to też powoduje napięcie, to też powoduje blokady. Bardzo często my nie potrafimy puścić czegoś z przestrzeni głowy. Bywa, że jakby w pogoni za naszym rozwojem duchowym chcemy stawać się coraz bardziej lepsi, jakby doskonalsi, mądrzejsi, ale niestety wtedy może się pojawiać takie niezadowolenie z siebie, może też pojawiać się ocena, może się pojawiać krytyka. Dlatego chciałabym, żebyśmy też spojrzeli dziś w taki odmienny sposób na nasz rozwój, czyli troszeczkę odpuścili. Więc to będzie taki pierwszy krok, w którym my jesteśmy świadomi, że jesteśmy świadomością i decydujemy się odpuścić, puścić, zostawić, czyli nie nadawać takiej nadmiernej ważności rzeczom, sprawom, relacjom. To pozwoli nam na krok, o którym mówiłam wcześniej, wczoraj, na puszczenie napięcia. Kiedy my puszczamy napięcie w naszym ciele, to pozwalamy, żeby energia zaczęła krążyć skuteczniej, tak? To już jest sposób na to, aby puściły blokady. Czyli takie zwrócenie uwagi na siebie, przytulenie siebie, zadbanie o swoje potrzeby, zaopiekowanie się sobą. Często brzmi to tak bardzo pięknie, no, natomiast pytanie, czy my to robimy? Czy jest choć dziś jedna rzecz, którą odpuściłaś? Czy jest dziś choć jedna rzecz, która została odpuszczona? Czy jest jedna rzecz, którą uznałeś, że nie jest taka istotna? Że mogę sobie pozwolić, żeby to po prostu odpuścić, żeby zejść z poziomu ważności, no i nie wchodzić z tym w walkę. No to jest taka właśnie propozycja na dzisiejszy czas, bo to nam pokaże, czy my potrafimy wejść w działanie. Po czym poznajemy, że nie potrafimy odpuścić? Pojawia się złość, smutek, obraza, czasami taka niezgoda, żal, bardzo dużo emocji, znów te emocje. No i teraz pytanie właśnie, czy my zadajemy sobie to pytanie o wartość, bo jeżeli pojawia się w nas tyle trudnych emocji, to znów pokazuje, że my nadajemy czemuś lub komuś większe znaczenie niż my sami. A chodzi o to, żeby tego nie robić, bo wtedy właśnie się emocjonujemy,
A nasze emocje, nasze odczucia, nasze uczucia rodzą się właśnie ze stosunku do czegoś, czyli są konsekwencją naszego postrzegania czegoś. Więc warto dziś jeszcze, jakby na zakończenie, spojrzeć sobie na to, czy nie oddajemy energii czy uwagi nadmiernej i kierujemy uwagę w emocjach przy dużej reaktywności na coś, co niby jest ważne. No i teraz najpierw trzeba to zauważyć. Zauważenie tych emocji, które mamy, jest takim pierwszym krokiem do odpuszczenia. Odpuszczenie jest bardzo cennym krokiem na drodze do siebie, właśnie na drodze do zaopiekowania siebie, sobą. Odpuszczając, dostajemy jeszcze kilka takich prezentów, bo kiedy odpuszczamy, to nie wchodzimy w walkę. Wtedy akceptujemy rzeczywistość, bo ona po prostu jest. Czyli nie dyskutujemy z faktami. Dajemy sobie taką piękną przestrzeń, aby energia do nas wróciła. Czyli kiedy odpuszczamy, pozwalamy sobie znów na ześrodkowanie. I wszystkie cząstki światła, które wycofały się pod wpływem stresu i emocji, one znów wracają do nas. Czyli to jest też proces zdrowienia. Tak? I teraz, żeby to przećwiczyć, to warto przywołać sobie jakąś sytuację czy sprawę, która dziś, teraz, w tym ostatnim czasie jest dla nas bardzo ważna i czujemy, że zabiera nam bardzo dużo energii. Więc stawiamy tę sprawę przed sobą, patrzymy na nią i obniżamy poziom jej ważności, czyli odbieramy jej potencjał ważności, czyli zmieniamy do niej stosunek. I nie spieszymy się. Obserwujemy siebie w tym procesie, obserwujemy swoje odczucia, obserwujemy to, co podziewa się w naszym ciele, tylko trzeba to zrobić, żeby poczuć różnicę i żebyśmy pozwolili, aby cząstki światła wróciły do nas. A kiedy już na to sobie pozwolimy, to przytulamy je do serca, czyli powitajmy je w domu. Kiedy będą wracały do serca, to oczywiście po drodze, jak widzimy, że z tej sytuacji one wychodzą, której znaczenie obniżyłyśmy i widzimy, jak cząstki światła wracają do nas, to jeszcze je oczyśćmy szmaragdowym światłem. Albo jakimkolwiek, jakie masz ochotę sobie wyobrazić. To jest też taki piękny proces i warto go robić. Ja oczywiście cieszę się, że mogłam się dziś nim podzielić. Niech nam zawsze razem towarzyszy z uważnością. Jeśli oczywiście masz ochotę, to proszę podziel się swoim odczuciem. Ja bardzo cieplutko przytulam nas wszystkich i bardzo dziękuję za Twoją obecność podczas dzisiejszego spotkania, podczas tej drugiej części. Podczas drugiego webinaru, kiedy pojawił się temat emocji, energii i tego, jak należy zdrowieć, jak należy przyglądać się naszym emocjom. I oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na kolejny jutrzejszy dzień, kiedy będziemy przyglądać się tematom dobrobytu, tematom świadomości finansowej. Bo to są również tematy związane z energią. Pieniądze, finanse bardzo mocno związane są z energią, dlatego że to jest temat płynności. A tam, gdzie jest temat płynności, to jest temat pieniędzy, to jest również temat energii. No i zobaczymy, czy my dajemy sobie szansę na to, aby ta energia pieniędzy mogła do nas płynąć. Czyli takie tematy przygotowałam między innymi na nasze kolejne, trzecie spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Przytulam cieplutko. No i oczywiście do zobaczenia. Kłaniam się i tradycyjnie wysyłam serduszka i tuli-luli. Do zobaczenia.